Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na takiego luźnego vloga. Ja dopiero wstałam, zaraz jem śniadanie. Zresztą pokażę Wam, co pysznego dzisiaj zrobię. Ubieram się, ogarniam i jadę do miasta, bo muszę załatwić kilka spraw i zabieram Was razem ze sobą. Wczoraj była u nas Madzia w odwiedzinach i przywiozła nam domowej roboty wino. Także muszę go postawić do naszej szafeczki z alkoholami. Oczywiście wszystkie są prawie pełne, bo alkohol to już bardzo rzadko spożywam, Zoli. Także teraz się biorę za robienie śniadania. Tak jak Wam powiedziałam, będę robić dzisiaj pyszne śniadanko i będę wykorzystywać do tego piekacz, który pokazywałam Wam w ostatnim haulu. Dzisiaj będziemy grillować tosty. Już grillowaliśmy i wyszły pyszne. I sprzęt mogę Wam serdecznie polecić, bo bardzo dobrze się sprawdza. To prawda. Nie w tą stronę. Bardzo prosto się montuje te. No tak. Zaraz będziemy włączać, teraz przygotuję kanapeczki. Do prądu nasz opiekacz, żeby złapał temperaturę. Ok. Mamy power, musi się zmienić na rodzin, a ja w tym czasie zmarnuję zmierzch z jednej i z drugiej strony kanapeczki jeszcze margariny. To tak zalecał producent, żeby oczywiście nam kanapki nie przywierały. I nie, faktycznie nie przybierałem ani sery, ani to. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeden z lepszych zakupów, naprawdę. A ten kawałek, oczywiście dla naszego chomika, bo bardzo lubi sery. Gdzie ser, to raczej się lepi. Tak.
razy jestem już w domu i przywiozłam coś dobrego na obiad dla siebie i dla Olego. Zaraz wam pokażę, jaki dzisiaj mamy zdrowy, fit obiad. Tutaj mamy podwójnego makrojala, sosy słodko-kwaśne, bo te najbardziej lubimy, do tego 20 nuggetsów z kurczaka i tutaj są jeszcze 20, jest jeszcze 20 nuggetsów dla Olego. Wróciłam do domu, zjedliśmy obiad i chciałam wam pokazać taki mały food haul. Zrobiłam małe zakupy w Rossmanie, kupiłam dla Olego suchy szampan Got to Be. Też miał małą wersję i bardzo dobrze mu się sprawdza, więc teraz kupiłam dużą. I do tego płyn do płukania jamy ustnej Colgate Max White, bo tego jeszcze nie mieliśmy. I zrobiłam małe zakupy w Lidlu. Tutaj kupiłam dwa Müller Milsie, jeden ten z edycji limitowanej Mango. Do tego pesto, jest to chyba jedno z najlepszych, które próbowałam i to z Lidla wam serdecznie polecam, ja go będę używać do tostów. Do tego z ryneczku Lidla sok jednodniowy grejpfrutowy, dalej również do tostów salami dojrzewający z pikoka, tutaj mam również do tostów ser damski, żelki, ciastka na sobotę, tu kupiłam Kinder Bueno Mini, słodycze dla Olego, budyń waniliowy, chleb również do tostów z mąką pełnoziarnistą i tu pizzerkę i oczywiście tutaj mam całą zgrzewkę soków, są to soki Solevita, my najbardziej lubimy te soki pomarańczowe z Lidla, one są bardzo smaczne, także taki mały haul. Dobry wieczór kochani, jest już wieczór, ten dzień bardzo szybko minął, ale oczywiście przyjemnie i będąc w mieście zahaczyłam jeszcze o Lumpex i kupiłam sobie takie trzy rzeczy, takie trzy perełki jesienno-zimowe, także postanowiłam, że jeszcze oczywiście dzisiaj je pokażę, muszę je wiadomo oczywiście też wyprać. Natomiast, nie wiem, mi się spodobały coś takiego jesienno-zimowego. Pierwszą rzeczą jest kardigan. Ciepły kardigan, ciepły, bardzo długi sweter z kieszonkami w takie wzorki, nie wiem, azteckie, zimowe, natomiast jest długi za pupę i nie wiem, tutaj chyba nie ma metek, a jest jakaś peacocks, oczywiście lumpeksowe zdobycze są po prostu zdobycze no name, natomiast ten sweterek w bardzo dobrej jakości jest, także tylko muszę go wyprać i będę mogła oczywiście w nim już śmigać. Drugą rzeczą jest narzutka i ta narzutka to jest również taki jakby kardigan, tylko pod niego muszę założyć coś z długim rękawem. Jest w kolorze szarym, również z kieszeniami, również za pupę, czyli coś dłuższego. I to jest Wallis? Nie wiem, chyba taka marka, ale również bardzo fajna rzecz. I ostatnia rzecz, to jest coś już na święta. Jak wiecie, w tamtym roku, jeżeli oglądaliście Vlogmasy, to z Oli mamy identyczne sweterki. Natomiast ja kupiłam sobie jeszcze, wynalazłam, wypatrzyłam bluzę. Typowo również świąteczną i to jest pingwin w czapce. Ta bluza jest idealna na mnie i kosztowała złotówkę, także powiem wam, że jest świetnej jakości, jest no prawie nówka w ogóle, nic, wygląda jak nowa ze sklepu, sam materiał jest w ogóle niezniszczony, także zobaczcie. Już się nie mogę doczekać świąta, aż go ubiorę, bo na pewno będzie się fajnie prezentował. I tak minął nasz dzień, trochę w domu, trochę w mieście, załatwiłam wszystkie sprawy, które miałam do załatwienia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga, pozdrawiam i zapraszam już do kolejnych filmów.